Dzień dobry. Dzisiaj przygotujemy rogaliki drożdżowe, topielec. Skąd ta nazwa, to Państwo zobaczą w dalszej części. Tutaj mam kostkę margaryny. Siekam ją z mąką. To jest pół, widzę, kostki. Pół kostki, pół kilogramowej, a to jest 250 gram. Będziemy kogoś topić? To ładnie. Siekaczkę i pół kilo mąki do tego dodamy i posiekamy to. To drożdże. To jest 400 gram, to jeszcze 10 deko, jeszcze 100 gram odważymy. Miałem nie mówić mąki, co tam będzie, ale sama żona mówi. No widzicie, jak to jest. A dzisiaj oglądałem. Jeszcze mąka. Oglądałem. I zaczniemy siekać. No to siekaj, ja naszym powiem, przyrządem czas. To co oglądałem. Razem posiekać. Można dodać już też cukier waniliowy. Nie tu. To jest cukier waniliowy. Jest. Ale to jest jakiś. Cynamonem. A. Smaczny. Cynamon fajny by był. Nie zauważyłam, że to jest. Nie chcę dać cynamonowego. Cynamon do jabłek pasuje, cukier waniliowy na tradycyjny i siekamy. No to siekaj, ja powiem, co wyoglądałem dzisiaj na YouTube na programie japońskim kulinarnym. To banany z nutellą zamrożone i takie lody. Dobre to? Pyszne. No super. Spróbuj. Ja widziałem, że próbował i się wcale nie było dobre. Cukier waniliowy pokaż. Tutaj mam drożdże i rozetrzemy te drożdże z dwoma łyżkami cukru. One się tak rozpuszczą nam. Chwileczkę pognieść, tak pomieszać, poucierać. Ja powiem, ile drożdży później w przepisie. Zaraz się one zrobią rzadkie. Ciekawe. Zrobią się rzadkie? No jasne. Muszą się zrobić rzadkie. Nie wierzę. Robią się. Jakieś cuda techniki. O. Z fizyki normalnie miałeś piątkę. Proszę. O. I to na chwileczkę odstawimy. Tutaj mam posiekaną mąkę z margaryną. Do niej dodamy dwa jajka. M-ki ja daję. Dwa jajka. Pół szklanki kwaśnej śmietany. Odmierzymy tą śmietanę. No dobrze, to może być pół. Musi być, żeby to nie za dużo było. Tak. Ty patrzysz. No jest. Nie widać. Nikt nie uwierzy, jest pół. Tak, podwinę troszkę. To ja muszę podwinąć. Rękawy. Nie dam rady, muszę wyłączyć. Dodajemy śmietany. Nasze drożdże. I wyrobimy ręką. Troszkę nożem na początek, a później ręką wyrobimy na jednolitą masę. Kompletnie nie wiem, jak to będzie wyglądało. Niby były kiedyś robione. Były. Nie wiem, w którym życiu. Chyba na planecie Wenus. I co? I będą rosły trochę, czy nie? Tak, będą rosły. Widzę tam jakieś przygotowanie miskowe. Później trzeba to razem wszystko zagnieść
ręcznie. To mieszankę, co tam było. Może być to i mieszanka. No ja. To miała zbać. Mieszasz i już, to mieszanka. Staramy się wyrobić wszystko. Całe ciasto, które tu jest, żeby się nie zmarnowało. Drożdżowe. No, BHP nie zachowane. Dobrze, tak przygotowane ciasto zawijamy w ściereczkę jakąś. Ja tutaj mam akurat pieluszkę tetrową. Która ma X na... Ona służy, nie, ona służy do ciasto. Odciskania grzybków wigilijnych suszonych. A, ona już występowała. Tak, a teraz zawijamy w to ciasto. I wlałem tutaj wodę, nie wiem po co. Wkładamy do zimnej wody. Za mało tej wody, trzeba jeszcze dolać. Nie mineral, nie gazowanej, zwykłą wodę z kranu. I co tak będzie leżał? I zostawiamy ją, to ciasto w ten sposób, aż wypłynie na wierzch. Jak wypłynie, będziemy kończyć. Ciekawe. Woda, ciasto, wypłynąć. Ciasto, jak widzimy, wypłynęło. Proszę, jak wypływa. Wyciągamy je. Tak wygląda, wyrośnięte. Ciasto przekładamy na wysypaną stolnicę. Formujemy lekki wałek. Na wysypaną mąką stolnicę, tak. Ostro tej mąki dużo dałam. I dzielimy je na 5 równych części. Tak będzie dziś. Staramy się, żeby były równo. No wiadomo, że nie da rady idealnie. Na 5 równych części. Z tego formujemy z każdej części kulę i rozwałkujemy na wielkość talerza. Jakiego? Stołowego talerza, normalnie płytkiego talerza. Do drugiego dania? Tak. Podsypujemy dużą mąką, żeby się nam nie przykleiło. Dzielimy to na 8 części. W ten jak sposób. Na 8. 2, 4, 6, 8. No tak będzie. Ręce przypukam. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Rzeczywiście. Rozmiar talerza. No dobra. I na każdy trójkąt kładziemy łyżeczkę marmolady bądź powideł. Ja tutaj akurat mam powidła własnej roboty przez mojego męża robionych. Czyli przeze mnie. I będziemy zwijać rogaliki. Może za dużo tej powideł. Nic się nie stanie. Wypłyną. A jak to będą zwijane, ciekawe. Ty. Jak rogaliki. I formujemy rogalika. No dobrze, a muszą ten, muszą wyrastać? Czy nie? Nie, nie. No dobrze.
Tak, bo to trochę za dużo może. Nie patrz. Przesunę troszkę w tą stronę marmolatkę, właściwie powidełka. I zwijamy. Zwijamy i jest rogalik. I będziemy piekli w temperaturze 180, 190 stopni. Czas, no to na złoty kolor, wiadomo, do upieczenia. Nie mam podanego czasu. A, ale ja czas zmierzyłem tego do wypłynięcia. To było około godziny. Bez 5 minut chyba. To jest chyba ważne, żeby podać. Około godziny będzie. Zimna woda, nie ciepła. Mhm, jakby się Państwo zastanawiali, w jakiej wodzie to ciasto trzymam. Zimna, to była zwykła zimna woda. Ważne. Żeśmy zapomnieli tutaj powiedzieć. No i będzie od razu szło do pieczenia. Układamy na blaszce, wyścielonej papierem najlepiej, do pieczenia. I tak postępujemy z każdym, z każdą kulką naszą. Dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwa, cztery, pięć, sześć, siedem. A gdzie ósmy? Tutaj został. A, przygniotłem go. O, biedactwo. Przygniotłem go. Czyli ile wyjdzie? 5 razy? 40. 40. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Na środku? No. Tak, środkowy, po środku i pieczemy. Po ile? Po 20 minutach tak, tak wyglądają. No i jak na moje oko to już są gotowe do takie wyciągnięcia. Damy następną porcję. Wyciągamy? Tak. Pies się patrzył. I upieczone rogaliki posypujemy obficie cukrem, pudrem. Tam słychać tupanie psa. Też czeka na coś słodkiego. Jeszcze dodam cukru, pudru. Tak. Czeka na coś słodkiego. Zasłużył. Tym bardziej, że był chory. Tak, bardzo ciężko. Przeszedł udar mózgu. Cieszymy się, że przeżył. To na pewno zasłużył na rogalika. Nie jednego. I tych rogalików prosty rachunek wyjdzie 40. Zaraz jem. I smacznego. Smacznego.